Cześć, witajcie serdecznie na kanale Akademii Keyboardu KeyboardWay. Bohaterem dzisiejszego odcinka KeyboardWay Service będzie zgoła dla odmiany, tym razem instrument firmy KORG, model PA4X w wersji 61 klawiszy. Żeby było ciekawiej, bohaterem kolejnego odcinka KeyboardWay Service będzie również KORG. Świadczy o tym, że instrumenty marki KORG również wymagają serwisu okresowego i naprawy, na który Was serdecznie oczywiście do Akademii Keyboardu zapraszam. Ale chcę też, żebyście w pewien sposób trochę odpięli ode mnie łatkę takiego mocno yamahowca, bo stricte nie da się ukryć, że jestem bardzo związany z instrumentami marki Yamaha. Niemniej jednak ja zawsze mówię, informuję i tak zawsze będzie, obiecuję, w żaden sposób ta firma nie wspiera mnie finansowo, ani jakikolwiek inny sposób mnie w sumie nie wspiera. To, co mówię na kanale, to, co robię, jest tylko moim subiektywnym odczuciem. Mimo oczywiście możecie się zgadzać z tym lub nie, bo pamiętać, że prawda w dużym skrócie jest jak dupa. Jednemu się podoba taka, drugiemu inna. Ale nie będziemy o czymś teraz rozwodzić. Słuchajcie, ja mam dużo kontaktów do ludzi z branży muzycznej, dużo kontaktów do użytkowników różnych instrumentów. Kanał Akademii ogląda coraz więcej osób i coraz więcej osób oglądając moje filmy, relacje, daily, lajkując, serduszkując, komentując. Za to Wam dziękuję. Pisze do mnie w różnych sprawach, w sprawach różnych instrumentów. I ostatnio faktycznie było tego KORGa sporo na kanale i jeszcze troszeczkę będzie, obiecuję, to nie była jednorazowa akcja i przypadek. I tak właśnie z tego powodu trafił do mnie kolega Jarek z Wałbrzycha, który w sumie z moją osobą miał już styczność wcześniej, bo kiedyś poznaliśmy się na Facebookach, potem okazało się, że szukaliśmy Yamahy S910 dla mojego znajomego klienta i kolega Jarek miał taką na sprzedaż, przyjechał tutaj, dobiliśmy targu, świetnie, dzisiaj przywiózł mi swojego KORGa PA61, PA4X61 muzykanta, na którym praktycznie codziennie pracuję zarobkowo i po kilku latach FIS w przedostatniej oktawie bodajże przestało odpowiadać. Po krótkim namyśle, po wycenie z Jarkiem ustaliliśmy, że robimy tylko tą oktawę, która tam przestała działać, wymienimy gumki na całej oktawie i nie będziemy więcej instrumentu rozbierać, więc też nie miejcie do mnie pretensji, że tak to zostało naprawione. Przyłożyłem się do tego z całego serducha. Dodatkowo instrument został Jarkowi wyczyszczony, przygotowany do dalszej eksploatacji. Sprawdziłem pozostałe guziki, klawiaturę nie sprawia najmniejszych problemów. Z częściami do KORGa nie jest może tak przyjemnie i łatwo jak do instrumentów firmy Yamaha. Ale ja chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować jednej wspaniałej osobie, takiej osobie, można powiedzieć, człowiek anioł, którego poznałem dzięki też koledze Michałowi Sadowskiemu, który też kupuje u tego pana części niejednokrotnie do KORGa. Ja bardzo z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować panu Markowi. Pan Marek Powązka z firmy Mega Music Service KORG bardzo, bardzo przykłada się do swojej pracy. A już mówię to dlaczego. Bardzo brakuje na świecie, na ziemi osób oddanych swojej pracy. Oddanych i pracujących z całego serducha. I kolega Michał mi mówił o panu Marku takie komplementy, ale sam miałem okazję się o tym przekonać. Dlaczego? Napisałem w sprawie gumek do KORGa w piątek. Słuchajcie, po 15 minutach dostałem odpowiedź, że są. Powiedziałem, że biorę wszystkie, jakie ma, bo tam ustaliliśmy, że ma no i kompletów generalnie kilka, wziąłem wszystkie, ale co jest najważniejsze, z panem Markiem mailowaliśmy w różnych godzinach. Słuchajcie, człowiek odpowiadał mi, gdy ja byłem w klubie na dyskotece o 21 czy 22, czy nawet i chyba 3 godzinie na maile, które pisaliśmy. Spójrzcie, jakie to jest oddanie w pracy, nie pracujesz tylko od 8 do 16, nie pracujesz tylko kilka godzin, ma dostęp pewnie cały czas, odpowiada. Co więcej, na moje komplementy odpowiedział, że zawsze stara się służyć radą, pomocą i dostępnością wiedzy części do instrumentów marki KORG i również VOX, bo to taka, można powiedzieć, marka powiązana z firmą KORG, więc jeśli szukacie części, to do pana Marka na maila tego, którego mają na stronie serwis Mega Music bodajże. Tam śmiało piszcie, żeby nie było pytań. Ja bardzo dziękuję za świetną dostępność, panie Marku, za szybką obsługę. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. A teraz przechodzimy do rzeczy, rozbieramy KORGa. Powiem szczerze, klawiaturę udaje się w tym instrumencie wyciągnąć bez rozbierania całego instrumentu. Dzięki temu, że naoglądałem się filmiku z innego końca świata, byłem w stanie to zrobić Jarkowi na poczekaniu bardzo szybko, więc zapraszam Was po takim przydługim wstępie na bardzo krótki przewodnik naprawy klawiatury, wymiany gumek kontaktowych w KORGu PA4X.
Na sam początek odkręcamy te śrubki trzymające klawiaturę. To powinny być ewidentnie te i zobaczymy, czy uda się wyciągnąć klawiaturę z instrumentu. Powiem Wam szczerze, że widać, że się obluzowała z drugiej strony. Zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, czuć, że klawiatura chodzi luźno. Teraz trzeba uważać, bo kable, które ją łączą, są podobno bardzo krótkie. Cofamy do tyłu, podnosimy do góry i voilà. Klawiatura nam wyjeżdża. Piękna sprawa, słuchajcie. Naprawdę Korga muszę pochwalić za tą rzecz. Tam pod spodem jest kabel uziemiający, więc warto, aby go nie urwać. Trzeba bardzo delikatnie z tym postąpić. Trzeba ją cofnąć i opuścić, bo jest zaczepiony. Dobra, udało nam się go wydłużyć. Teraz go podniesiemy. Sprawa jest następująca, szanowni. Mamy tutaj jedną taśmę, która idzie do klawiatury i mamy płytki, pod którą znajdują się gumki. Nasz FIS jest z tej strony, więc wystarczy mi odkręcić tą płytkę, wyczyścić. Natomiast, żeby to zrobić, muszę odkręcić uziemienie tutaj od klawiatury z lewej strony. To na pewno, żeby ją wyciągnąć i wyciągnąć naszą taśmę. Będzie pewniejsze to w ręku. Śrubka odkręciła się bez najmniejszego problemu, więc filozofii, powiem szczerze, z tym nie ma. Teraz tutaj mamy znane z innych instrumentów również takie trzymacze do taśmy. Jakby trzeba było delikatnie z głową odgiąć. Wyprostować, żeby uwolnić tasiemki. Nie będę Wam zasłonił kadru tą ręką. Cyk. Dobra, i to jest taśma od klawiatury, która jest podłączona tutaj. Pytanko tylko w jaki sposób, ale z tego co widzę, to chyba jest po prostu wciśnięta. Tak jest. I to jest cała taśma, która łączy nam klawiaturę z instrumentem. Po wypięciu dwóch wtyczek i raptem odkręcaniu 3-minutowym mamy klawiaturę naszego Korga PA4 na wierzchu. Piękna rzecz, słuchajcie. Ja sobie ten nasz instrument położę tutaj. Nasze FIS jest tutaj. Więc to będzie ten klawisz. Tutaj sobie złapiemy taśmę, żeby pamiętać, jak była ułożona. Następnie odkręcamy tą płytkę. Czyli to będzie ta gumka i widać, powiem szczerze, na gumce, że jest bardzo odciśnięta w tym miejscu. Niemniej jednak gumki fatarowskie, słuchajcie, są tak skonstruowane, że jak widzicie, je się docina na długość. Można je sobie spokojnie wymieniać co 4. No w tym wypadku nie będziemy żałować, wymienimy gumki na całej oktawie. Nie jest to jakiś wielki koszt, więc ja po prostu te gumki wyrwę. No i po gumkach, powiem szczerze, widać, że są zmęczone życiem, podciskane. Następnie płytkę myjemy alkoholem. IPA oczywiście, tym, którym zawsze czyszczę takie rzeczy. Jest to alkohol neutralny, nie reagujący w żaden sposób z elektroniką. Natomiast delikatnie ją czyszczący, odtłuszczający i nie rozpuszczający żadnych
płytek, nadruków i innych cud. Jak widzicie, brudu troszeczkę się nam uzbierało na tym naszym padzie. Mam dzisiaj nie ustawiony obiektyw. Dobra. Pad jest wyczyszczony. W przypadku tych klawiatur muszę tylko sobie zobaczyć, jak tutaj jest z ustawieniem, ale jest na klawiaturze, na gumce jest taki ząbek z wycięciem. I zamontujemy je po prostu tak samo jak gumki obok, mają takie wycięcie, ono wskazuje stronę gumek, bo one z jednej strony są wyższe, z drugiej niższe, przez co klawiatura wie, czy wcisnęliście klawisz mocniej, czy też słabiej. Tego niestety albo stety nie wolno pomylić kolejnością. Ja sobie naszą płytkę kontaktową pozwolę położyć na czymś tutaj, co nie będzie jej spod spodu rysowało. Użyję mojego magicznego urządzenia, jeśli tylko znajdę. Nowe gumki wchodzą z wyraźnym oporem. Powiem szczerze, nawet trzeba się trochę z nimi tutaj delikatnie pomęczyć, żeby je włożyć. Ale to tylko dobrze. To jest temat, który musi siedzieć pewnie. Za chwileczkę je podociskamy. Na razie delikatnym ruchem góra, dół je delikatnie wciskam. Za chwileczkę będziemy ustawiać. Tutaj słuchajcie, tak są gumki skonstruowane, że jest 13 padów od klawiszy na gumkach i jeden jest zawsze odcinany na końcu. Aż z ciekawości zobaczę, czy tak jest zawsze. Tak, tak jest zawsze. Tak jest klawiatura faterowska skonstruowana i to jest bardzo świetny pomysł, słuchajcie. Nie trzeba kupować różnych gumek, jak się ma klawiatury 76, 61 wystarczy, tylko odpowiednia ich ilość, a te pozostałe odcinamy. Jest takie specjalne miejsce na gumie, proszę bardzo, jedną gumeczkę sobie odcinamy, ale nie będę jej wyrzucał, bo być może kiedyś się przyda. I możemy przystępować do montażu dalej. Powiem wam szczerze, że topornie siedzą te gumki, ale postaram się do wciśnięcia wykorzystać takie urządzonko. Będzie to taki delikatny punktaczek, który idealnie nam będzie pasował w otwór tutaj. I powinien nam te gumki fajnie wciskać, bo tak testuję sobie różne narzędzia i powiem szczerze, w przypadku klawiatury Yamaha było to dużo prostsze niż w przypadku tej. Powiem wam szczerze, że ta metoda z tym punktaczkiem jest naprawdę świetna. Naprawdę świetna, bo gumki dochodzą, słuchajcie, do samego końca. I tej metody, przyznam się szczerze, nie znałem i człowiek, powiem szczerze, był głupi tyle lat. Bo żadnym urządzeniem nie jestem w stanie tak wcisnąć tych gumek tak świetnie jak tym punktaczkiem. Jest po prostu mega. Będzie łatwiej. Po weryfikacji teraz stwierdzić można, że gumki mam naprawdę zamocowane w porządeczku. Bez najmniejszego problemu siedzą sobie na miejscu. Powiem szczerze, lekko nie było. W
klawiaturze Yamaha i te gumki wkładało się dużo, dużo łatwiej, ale ten punktaczek fajnie osadził te gumki i pomógł w robocie, więc bardzo, bardzo polecam. Średnica niecały 1 mm, jest naprawdę świetna robota. Montujemy, skręcamy, zobaczymy, czy będzie działać. Myślę, że możemy instrument stawiać na statyw, testować i sprawdzać, czy działa. Jak widzisz, to nie takie trudne. Mam nadzieję, że odcinek będzie dla Ciebie pomocny i przydatny. Być może będziesz chciał naprawić to samemu. Pamiętaj, że najlepiej kupować oryginalne części zamienne. Jeśli chodzi o te gumki kontaktowe, to tam jest klawiatura firmy Fatar. One pasują z bardzo, bardzo, bardzo wielu marek, modeli instrumentów, gdzie została użyta tego typu klawiatura. Niestety nie mam pełnej listy kompatybilności, ale po prostu jak szukacie części do Korga, piszcie do pana Marka, do serwisu Mega Music. Serdecznie polecam. Ja cieszę się, że byłem w stanie tak szybko pomóc Jarkowi. Umówiliśmy się bodajże 3 tygodnie temu na tą naprawę. Ja zdobyłem części. Jarek przyjechał do mnie tutaj, do domu, do Mierzowic, zostawił mi instrument. Mówi: Jureczku, ci nie będę przeszkadzał. Spytał, gdzie można coś jeść. Wysłaliśmy go tam do Prochowic na jedzonko i w czasie, gdy oni jedli, ja im naprawiłem ten instrument. Na poczekaniu, słuchajcie, godzinę czasu tak naprawdę.
usługa trwała. Jarek zadowolony, sprawdziliśmy, wszystko działa. Dodatkowo instrument wyczyszczony, przeserwisowany, czego chcieć więcej. Jeśli szukałbyś naprawy korga, to oczywiście zapraszam do siebie w takich prostych rzeczach. Ciężkie, skomplikowane tematy i również proste. Piszcie również do pana Marka, naprawdę człowiek z duszą na ramieniu, ale z tego co wiem, ma bardzo, bardzo dużo pracy. Ale co się dziwić, jak się jest dobrym, to tak jest. A dobro zawsze wraca ze zdwojoną siłą. Tego oczywiście życzę sobie i wam. Dziękując wam za całą aktywność na kanale Akademii Keyboardu Keyboard, za wszystkie lajki, serduszka, udostępnienia, polubienia. Piszcie w komentarzu, czy mieliście problem ze swoimi instrumentami marki KORG. O wszystkich problemach piszcie, jeśli tak, to jak jestem bardzo tego ciekawy. Czy robiliście takie rzeczy we własnym zakresie, a być może przymierzacie się do tego. Dzięki temu odcinkowi na pewno będzie łatwiej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Keyboard Way Service. Trzymajcie się, cześć!